Polska ustawa lobbingu to spektakularny pomnik państwa z dykty. Jak to możliwe, że w tak ważnym dla państwa obszarze mamy prawo, które łatwiej jest obejść niż go przestrzegać? Dziś będzie o tym, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli prawo spotkać się w Sejmie z przedstawicielami wielkiego tytoniowego koncernu, o tym, dlaczego mamy w Polsce problem z jawnością życia publicznego i wreszcie o tym, czym różni się lobbing od mobbingu. Kilka tygodni temu politycy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się w budzących wątpliwości opinii publicznej okolicznościach z przedstawicielami wielkiej tytoniowej firmy. Sprawę ujawniło RMF FM, którego dziennikarz napisał o tajemniczym spotkaniu ważnych polityków PiS, o którym nic nie wiedziała Kancelaria Sejmu. To o tyle zaskakujące, że głównym organizatorem tego spotkania był członek Prezydium Sejmu, czyli wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Zobaczcie, jak sam tłumaczy się z całej tej historii. Zobaczcie, no to śmiesznie, jakiś śmieszny dziennikarz, któremu się wydaje, że jest dziennikarzem śledczym, zrobił zdjęcie spotkania, jakieś spotkanie z dziesiątki w Sejmie. To nie ma nic wspólnego z przygotowaniem ustaw, żadna tego typu ustawa nie jest procedowana, także to nie ma nic wspólnego z lobbingiem. Cóż, ciekawa interpretacja, biorąc pod uwagę fakt, że tego samego dnia, w którym RMF podało informację o spotkaniu, ważny dokument w sprawie wydał sam Jarosław Kaczyński. Powiedzmy sobie szczerze, brzmi bardzo groźnie. Wydaje zakaz odbywania przez parlamentarzystów PiS udziału w spotkaniach o charakterze lobbystycznym lub co do których można sformułować domniemanie, że mają taki charakter. Niezastosowanie się do zakazu będzie traktowane jako poważne złamanie statutu partii. Mówiąc prostymi słowami, Jarosław Kaczyński parlamentarzystom swojej partii dał szlaban na odbywanie takich spotkań. Skoro wydał ten dokument w dniu, w którym dowiedzieliśmy się o spotkaniu Ryszarda Terleckiego i innych polityków PiS z przedstawicielami firmy Philip Morris, można uznać, że Jarosław Kaczyński za takie spotkanie o charakterze lobbystycznym uznał właśnie to, które odbyło się w Sejmie. Ale może jednak rację ma marszałek Terlecki? W piśmie Kaczyńskiego jest jeszcze jeden ważny fragment. Wyjątek stanowią spotkania, które spełniają reguły określone w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Musimy przyjrzeć się dość szczegółowo tej regulacji, żeby zrozumieć, na czym polega cały problem. W artykule 2 znajdziemy dwie bardzo ważne definicje. W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. Oraz druga definicja. W rozumieniu ustawy zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa, prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną, nie będącą przedsiębiorcą, na podstawie umowy cywilnoprawnej. W praktyce te trzy zdania przesądzają, że cała ustawa jest powszechnie ignorowana i tak naprawdę nie obowiązuje. Co prawda na kolejnych 9 stronach regulacji znajdziemy szereg szczegółowych rozwiązań dotyczących konkretnych, w teorii bardzo ważnych i potrzebnych przypadków i sytuacji, ale w praktyce jest tak, że one zupełnie nie obowiązują. Dlaczego tak jest? Przyjrzyjmy się jeszcze bliżej definicjom. Jeżeli wczytacie się w pierwszą definicję, to zrozumiecie, że lobbing to tak naprawdę bardzo szerokie zjawisko, które w praktyce, o czym za chwilę, tak naprawdę nie jest zupełnie regulowane. Jeżeli udostępniłeś na Facebooku petycję w sprawie protestu przeciwko jakiejś ustawie, z którą się nie zgadzasz, zgodnie z ustawą jesteś lobbystą. Jeżeli poszedłeś na spotkanie z posłem ze swojego okręgu i powiedziałeś, że niepokoi cię, że parlament nie zajmuje się jakąś ważną dla ciebie kwestią, jesteś lobbystą. Jeżeli poszedłeś na przykład na manifestację przeciwko zmianom w sądownictwie i krzyczałeś: daj mi pan program, tu nikt programu nie ma, jest start i metan. Jesteś lobbystą. Tyle tylko, że lobbystą, którego te 9 kolejnych stron ustawy o lobbingu w praktyce nie dotyczy. Te dotyczą bowiem jedynie tych osób, które prowadzą działalność lobbingową na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz podmiotów trzecich. O co w tym wszystkim chodzi? Przyjrzyjmy się temu przykładowi z Philip Morrisem. Dlaczego spotkanie odbyło się w Sejmie, a mimo to nie było po nim żadnego śladu, nie było regulowane przepisami tej ustawy, nie dotyczyły jej te wszystkie wymogi, o których mówi kolejne 9 stron ustawy? W praktyce dlatego, że politycy nie spotkali się z żadnymi lobbystami. Spotkali się z pracownikami firmy Philip Morris, którzy nie pracowali na podstawie umów cywilnoprawnej, tylko jakiejś innej. I w związku z tym nie byli lobbystami, tylko przedstawicielami jakiejś firmy. Wyobraźcie sobie na przykład, że mamy firmę Gazprom. Firma Gazprom chce spotkać się z polskimi politykami i przekonać do jakichś ważnych dla siebie regulacji. Żeby nie była objęta ustawą o lobbingu, czy o stricte działalności zawodowej lobbingowej, wystarczy, że zatrudni sobie lobbystę na jedną ósmą etatu w swojej korporacji
i wtedy takie spotkanie nie będzie już spotkaniem lobbyingowym. Genialne w swojej prostocie, prawda? Na tym prostym przykładzie widać doskonale, że w praktyce regulacja lobbyingu w Polsce jest dziurawa jak szwajcarski ser, a jej obejście banalnie proste. Dlaczego tak jest? Niestety dlatego, że tak jest wygodniej dla wszystkich graczy lobbyingowego rynku. Po pierwsze, tak jest prościej dla przedsiębiorców. Nie ma co się dziwić, że przedsiębiorcy wolą samemu lobbować we własnym interesie, niż wynajmować do tego jakichś dziwnych pośredników. Po pierwsze, tak jest taniej. Po drugie, w ich przekonaniu tak jest pewnie pewniej. Ale przede wszystkim wszystko odbywa się w szarej strefie, bez żadnych niepotrzebnych wymogów, bez żadnych trudnych pytań, bez żadnych oczekiwań związanych z jawnością i przejrzystością całego procesu. Nie ma co się dziwić, i mówię to zupełnie bez ironii, że na informację o spotkaniu Terleckiego ostro zareagował Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Posłuchajmy, co napisali. Zupełnie niesłychane. Dochodzi już do tego, że odmawia się nam, to jest biznesowi, prawa nawet do przedstawienia swoich racji i próbuje się rozpętać aferę, że z biznesem spotkali się politycy. Plagą polskiej rzeczywistości legislacyjnej są lobbyści, eksperci, uczestnicy, którzy udają niezależnych rzeczywistości, działając na czyjeś zlecenie. Tutaj ludzie z Philip Morrisa występowali otwarcie. Nikt w najmniejszym stopniu nie mógł nie wiedzieć, czyje interesy reprezentują. Tu zgoda. Problem tylko polega na tym, że takie spotkania z przedstawicielami biznesu, kiedy spotykają się z nimi politycy albo urzędnicy, niestety powinny być objęte takimi samymi zasadami, jak te spotkania z zawodowymi lobbystami. Nie może być tak, że po spotkaniu przedstawicieli biznesu nie ma żadnego śladu, nie wiemy o tym, gdzie i kiedy się odbyło, wreszcie nie wiemy o tym, czego przedstawiciele firm od urzędników albo polityków oczekiwali. Ta zmiana byłaby bardzo potrzebna, żeby mówić o tym, że w Polsce mamy regulację lobbingu z prawdziwego zdarzenia. Po drugie, tak jest łatwiej dla polityków i urzędników. Powiedzmy sobie szczerze, po co im te wykazy spotkań, po co im informacje na stronach Sejmu albo ministerstw? Po co im pytania opozycji, mediów, wyborców? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Przecież to wszystko można robić w ciszy, bo przecież nie robią nic złego. Faktycznie tak jest, że bardzo często interesy biznesu i państwa są zbieżne. Tyle tylko, że dobrze byłoby, gdybyśmy wiedzieli, na czym ta zbieżność lub rozbieżność interesów polega. A co w sytuacji, kiedy jakiś urzędnik czy polityk po latach służby dla Rzeczypospolitej znajdzie pracę w którejś z firm, z którą przez lata znakomicie jako urzędnik kooperował? Wtedy to już w ogóle zrobi się atmosfera skandalu i mimo, że człowiek chce po prostu uczciwie zarobić po latach ciężkiej pracy za marne pieniądze dla Rzeczypospolitej, to pojawią się wątpliwe sugestie, pytania o to, czy aby wszystko było w porządku. Lepiej jest, żeby nikt o niczym nie wiedział. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Zgodnie z ustawą, o której mówimy, co roku każde ministerstwo ma obowiązek przedstawić informacje na temat wystąpień lobbyingowych, które zostały podjęte w stosunku do konkretnego resortu. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w praktyce i przejrzeliśmy sprawozdania wszystkich ministerstw z 2018 roku. Jedziemy. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – 0. Ministerstwo Cyfryzacji – 0. Ministerstwo Edukacji Narodowej – 0. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – 0. Ministerstwo Infrastruktury – 0. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – 0. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 0. Ministerstwo Obrony Narodowej – 0. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 0. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 0. Ministerstwo Sportu i Turystyki – 0. Ministerstwo Spraw Zagranicznych – 0. Ministerstwo Finansów – 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 1. Ministerstwo Sprawiedliwości – 2. Ministerstwo Zdrowia – 2. I Ministerstwo Środowiska – 4. Zatem podsumujmy. W 2018 roku do wszystkich 19 ministerstw łącznie w ramach zawodowej działalności lobbyingowej wystąpiono łącznie jedynie 11 razy. Do większości ministerstw, 12 z 19, nie zgłoszono się ani razu. Wszystko wskazuje na to, że żyjemy w raju bez lobbystów, w raju bez lobbingu. Ministrowie radzą sobie samodzielnie i nikt nie próbuje wpływać na ich decyzje. Pomimo tego, że to w ich urzędach tworzy się większość obowiązującego w Polsce prawa i to oni wydają rozporządzenia, które w praktyce bardzo często biznes interesują najbardziej. Brzmi to wszystko bardzo prawdopodobnie, czyż nie? Otóż nie. Trzeci wniosek jest najsmutniejszy. Winni za to, że mamy w Polsce tak badziewną ustawę o lobbingu, jesteśmy niestety my wszyscy jako obywatele.
Daliśmy sobie najzwyczajniej w świecie wmówić, że lobbying to coś jak korupcja, lobbyści to jacyś gangsterzy w białych kołnierzykach i nie dopuszczamy tego, że można by go normalnie, uczciwie uregulować. Rzućcie okiem na te badania. Połowa Polaków uważa, że próba wywierania wpływu na decydentów przez wszystkie strony zainteresowane zmianą lub wprowadzeniem przepisów są niekorzystne dla społeczeństwa, a prawie połowa, że są niekorzystne dla gospodarki. Naprawdę wierzymy, że prawo powinno powstawać w zupełnej społecznej próżni i nikt nie powinien wpływać na to, jak sprawić, żeby było bardziej korzystne dla uczestników rynku? Nie sądzę. Drugie pytanie z tego samego badania jest jeszcze ciekawsze. Prawie 60% badanych uważa, że lobbying to załatwianie własnych interesów albo po prostu korupcja. Ale aż 43% uważa, że lobbying to szykanowanie pracowników. Stop. Szykanowanie pracowników nie jest niczym fajnym. To przestępstwo. Tyle tylko, że nie nazywa się lobbying, a mobbing. Doskonale na tym przykładzie widać, że najzwyczajniej w świecie wiemy, że lobbying to coś złego i kojarzy nam się po prostu z nieprzyzwoitym zachowaniem. Ale czym jest konkretnie, wiedzieć nie chcemy. Tymczasem lobbying to zjawisko stare jak świat i prawo. Proces stanowienia prawa to przecież nic innego jak próba okiełznania różnych interesów, różnych grup interesu, które próbują wpływać na to, jak prawo będzie wyglądało, jak będzie regulowało ich obszary działania. I nie ma nic złego w tym, że mamy jakieś zasady, które pozwalają nam te ścierające się interesy w jakiś sensowny sposób uporządkować. Dzięki temu tak naprawdę prawo mogłoby być lepsze i lobbying mógłby mieć wiele pozytywnych aspektów. Przede wszystkim dlatego, że musimy pamiętać o tym, że politycy i urzędnicy nie są jakimiś wszechwiedzącymi geniuszami, którzy doskonale wiedzą, jak rozwiązać każdą sprawę. Dobrze zorganizowany proces lobbyingowy tak naprawdę pomaga im uzyskać unikalną wiedzę i unikalne doświadczenie od uczestników rynku i zwrócić uwagę na te problemy, których sami by nie dostrzegli. Niestety daliśmy sobie wmówić, że jest czymś jednoznacznie złym, dlatego zgodziliśmy się na ustawę, która w praktyce realnego lobbyingu zupełnie nie widzi. Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal. Politykom, urzędnikom, opinii publicznej, mediom, dziennikarzom, biznesowi tak naprawdę wygodnie jest w sytuacji, kiedy lobbying w praktyce w Polsce istnieje, ale od strony prawnej właściwie go nie mamy. Na koniec najlepsze. W świetle tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, zastanówmy się nad tym, czego w praktyce swoim pismem zakazał Jarosław Kaczyński swoim podopiecznym. Przeczytajmy je raz jeszcze z prawniczą precyzją, której z pewnością prezesowi Prawa i Sprawiedliwości odmówić nie można. Otóż zakazał uczestnictwa w spotkaniach o charakterze lobbyingowym albo takich, które można by za takie spotkania uznać. Chyba że spełniają wymogi określone ustawą o działalności lobbyingowej w procesie stanowienia prawa. Tyle tylko, że wymogi tej ustawy to nie tylko to, co dotyczy zawodowej działalności lobbyingowej, ale również to wszystko, o czym możemy mówić, kiedy patrzymy na tą pierwszą, szeroką definicję. A więc prowadzenie jakichkolwiek działań mających mieć wpływ na kształt stanowionego w Polsce prawa, jeżeli nie są zakazane jakimiś innymi przepisami. Co to wszystko w praktyce oznacza? Otóż to, że dzięki tak dziurawej regulacji lobbyingu, jaką mamy w Polsce, w praktyce można srogo pogrozić palcem, zrobić dobrze opinii publicznej, wyjść na groźnego szeryfa, a wszystko pozostanie tak, jak było. I marszałek Terlecki dalej może spotykać się w Sejmie z kim tylko chce i nikt nie musi o tym wiedzieć, chyba że spotkałby się z kimś, z kim faktycznie podpisano umowę cywilnoprawną na temat zewnętrznego świadczenia usług lobbyingowych. Myślicie, że prezes Kaczyński miał tego świadomość, kiedy wysyłał swoje pismo? Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. Tak w praktyce wygląda państwo z dykty w pigułce. Na jednym bardzo konkretnym i niestety dość ważnym dla naszej rzeczywistości przykładzie.